Fajnie jest do mnie, ale myślę, że może też komuś usłużyć dzisiaj i tego będzie część dalsza za jakiś czas. Jak dzisiaj stałam, ja to prorokował i było tłumaczenie tego proroctwa, to zobaczyłam taką miskę, takie naczynie, do którego Bóg wlewa i przez nie wylewa się. I zobaczyłam, jak to naczynie stoi. Ono nic nie może dodać do ofiary Jezusa, nic nie może odjąć, nie może pomóc, nie może wykrzywić ścianek, nie może wyciągnąć rączek, nie może przykryć, odkryć. Ona po prostu stoi przed Bogiem, a Bóg wlewa i przez nie przelewa się. Ja pewnego czasu przestałam chodzić w łasce w pewnych dziedzinach życia. Zaczęłam chodzić w samosprawiedliwości. I chcę wam powiedzieć, że fizycznie nie dasz rady. Bóg powiedział do mnie, wyluzuj się. Wyluzuj. Moja łaska działa. Ty jesteś jak to naczynie, nie możesz nic dodać do ofiary Jezusa, nie możesz nic odjąć od ofiary Jezusa. Bo ofiara na krzyżu jest kompletna. Jakiś czas temu miałam sen i śniło mi się, że biegam po firmie, wszystko załatwiam, sprzątam. Wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, a w tym pomieszczeniu na łóżku leży Norbert. A wśród jego nóg taki niski człowiek. Ja znam tego człowieka z imienia i z nazwiska, wam nie powiem, kto to jest, no i go nie znacie. Ale chodzi o to, że jest niskiego wzrostu. Ja tak tam wpadam i mówię do niego, a ty co robisz? Leżysz? On tak, no, leżę. Wiecie, a świat leżał u jego nóg. Ja ten świat jeszcze do roboty zagoniłam. Kazałam temu człowiekowi zejść i zacząć sprzątać. I to była taka informacja pierwsza dla mnie, że ja nie chodzę w łasce, że staram się własnymi siłami, że chcę coś dołożyć i coś odjąć. I w ogóle, jak to naczynie dzisiaj zobaczyłam, to myślałam sobie, Boże, ja ci dziękuję, że ofiara zbawienia ma bardzo szeroką perspektywę. Że to nie jest tylko nowe narodzenie. Że to nie jest tylko przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela i świadomość tego, że idziemy do nieba. A że to jest tak szeroka przestrzeń. Zbawienie jest w każdej decyzji. Zbawienie jest w każdej dziedzinie życia. Ja każdego dnia przyjmuję zbawienie. Ja mogę je przyjmować. Mogę się starać sama coś robić i się zmęczę. Po prostu fizycznie, po ludzku się zmęczę. I wiecie, co weszło w moje życie? Zamieszanie. Ja już byłam tak zmęczona. Już wtedy niby Boga. Wydaje się, że Boga mnie słyszysz. Że wszystko robisz własnymi siłami. Nagle wczoraj do mnie dotarło to słowo, jaka jest łaska. I wielokrotnie, jak Michał mówił, jak coś się dzieje w moim życiu, to w ogóle patrzę cały czas na krzyż. I ja myślałam sobie, że ja w ten krzyż patrzę. Ale tak naprawdę dzisiaj Michał zdaje sobie z tego sprawę, że ja nie do końca widziałam tę perspektywę krzyża, o której ty mówiłeś. To jest olbrzymia przestrzeń. Olbrzymia przestrzeń tego, co wykonało się na krzyżu. I łaska jest nierozerwalnie zerwana z krzyżem. W ogóle nic nie muszę. Wyluzuj. Stoję jak to naczynie i mówię, Boże, napełnij mnie, a ja przelewam się i daję im. Napełnij mnie wolnością w miłości. Dzisiaj zrozumiałam, słuchajcie, że wolność i miłość to są dwie nierozerwalne siostry. Że trzeba kochać drugiego człowieka, a kochając drugiego człowieka pozwalasz mu być wolnym w decydowaniu o sobie. Nawet o tym, czy wybierze Jezusa, wiecie. I tak myślę sobie, Boże, jaki ty jesteś? Ty szedłeś, mówiłeś, a on brał albo nie brał. Nawet się nie obrażałeś, nie odwracałeś, nie próbowałeś własnymi siłami go za włosy ciągnąć. Go chciał, to kochał. Nie chciał, to nie kochał. I przyszła do mnie dzisiaj taka wolność. Taka wolność, że ja nic nie muszę. Wiecie, dotknęło mnie to, kiedy rozważałam temat związany z poruszaniem wody w sadzawce. Jak oni wszyscy chromi tam leżeli, kto pierwszy, ten lepszy. Bo Bóg czyni cuda. Czyni cuda, bo jest Bogiem. A tu przychodzi Jezus z krzyżem i odwraca jego oczy od tego starego przymierza. Mówi, tu jest nowe przymierze. Spójrz na mnie. Przez twoją wiarę. Weź wózek i idź. Weź swoje łóżko, na którym leżałeś przywiązany, idź. I nie chodzi tu tylko o samo uzdrowienie, ale o każdą dziedzinę życia. W miłości możemy być zniewoleni, przykuci do łóżka. W zależności możemy być przykuci do łóżka. Wiecie, to jest tak głębokie, miałam dzisiaj mówić krótko, ale zaraz skończę, że pomyślałam nawet sobie dzisiaj na uwielbieniu, jak zobaczyłam to naczynie, o relacje z innymi ludźmi i o tą właśnie wolność w miłości. Jesteś doskonała w miłości. Nie musisz wypełniać uczynków. Stare przymierze jest wieczne, ale dla tych, którzy chodzą pod starym przymierzem. Dzisiaj przyjęłam wolność z
samosprawiedliwości. Dla mnie to najgorszy grzech, bo najbardziej męczący. Bo jesteś z Bogiem, On do Ciebie mówi, jesteś narodzony z Bożego Ducha. Dzięki Bogu, że mam silny fundament, że On jest we mnie, a ja w Nim. Że nic nie muszę. Masz tylko przyjmować, 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 stać przed Bogiem i przez wiarę przyjmować. Bo wiara krzyża jest kompletna. Nic nie dołożysz i nic nie odejmiesz. To w ogóle raj. Dziękuję. Amen.